Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, jest tu Marek Skowroński. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Marcin Dybowski, historyk, właściciel wydawnictwa Antyk, działacz społeczny. Kłaniam się panie Marcinie, dzień dobry, szczęść Boże. Daj Boże, kłaniam się. Panie Marcinie, 22 maja, w sobotę, w ostatnią sobotę, arcybiskup Grzegorz Ryś wyświęcił, czy też pobłogosławił 72 osoby. To jest 72 nowych szafarzy nadzwyczajnych. Wśród tych osób jest między innymi 6 osób świeckich, kobiet i 3 posługujące przy parafiach zakonnice. Czy rzeczywiście istnieje konieczność, aby w Polsce wyświęcano nadzwyczajnych szafarzy? Czy faktycznie brakuje tych szafarzy w Polsce, czyli kapłanów? Przede wszystkim wiemy o tym, że brakuje kapłanów. Wiemy, że pustoszeją seminaria. Wiemy, z jakim kryzysem właśnie powołaniowym mierzy się sama archidiecezja łódzka. I wiemy też z tego, co się dzieje na świecie, i wiemy z tego, co się działo podczas tych wieków historii Kościoła, że każde obniżenie czci do Najświętszego Sakramentu, każde właśnie takie działania, które są działaniami rewolucyjnymi, nie mają nic wspólnego z doktryną Kościoła i z tradycją Kościoła, tylko i wyłącznie pogłębi ten problem. Więc jeśli ksiądz arcybiskup Ryś ma zamiar udowodnić, że w swojej diecezji będzie miał coraz mniej powołań, coraz mniej tych, którzy normalnie i jedynie są upoważnieni do rozdawania Komunii Świętej, ponieważ mają konsekrowane dłonie i co dawno tradycja Kościoła stwierdziła, tylko oni mogą udzielać Najświętszego Sakramentu, to tak, to te działania księdza arcybiskupa Rysia coraz bardziej będą udowadniały o to, że właśnie jest coraz mniej kapłanów, którzy mogą rozdzielać Komunię Świętą. Natomiast jeśli chodzi o, czyli po prostu będzie to udowadnianie poprzez dewastację, że następuje dewastacja i następują nadzwyczajne potrzeby Kościoła, tak? To tak jakby najpierw mówić o tym, że prawami dziejowymi jest to, że będą płonąć stogi z sianem, po czym nocą zakradać się do tych stogów siana z pochodnią i podpalać te stogi siana, po czym na następny dzień właśnie tłumaczyć, że skoro właśnie nastąpiła taka dewastacja, skoro nastąpił taki kryzys, to musimy walczyć z tym kryzysem poprzez wprowadzanie innych nadzwyczajnych działań. To jest ten sam schemat manipulacyjny, który dotyczył koronawirusa, czy nie wiem, zerwania łańcuchu dostaw i tak dalej. To są rzeczy, które się robi specjalnie, wytwarza się problem na skalę diecezji, archidiecezji, kościoła lokalnego, czy nawet kościoła powszechnego, po czym wprowadza się rozwiązania, które normalnie nigdy by nie były przyjęte ani przez świeckich, na przykład w dziedzinie zwykłej polityki lub zwykłej gospodarki, albo nigdy nie zostałyby zaakceptowane przez wiernych tradycyjnych właśnie w kościele. Natomiast wysadza się w powietrze po kolei wszystkie fundamenty i filary, burzy się mury do tej pory przez mądrość poprzednich wieków budowane właśnie po to, żeby zachować swoją tożsamość, samoświadomość, religijność, cześć wobec Boga, czy po prostu swoją zwykłą pobożność. Niszczy się te wszystkie rzeczy, kiedy do nas następuje spodziewany efekt, właśnie taki, że jest sytuacja kryzysowa, to do tej kryzysowej sytuacji wprowadza się rozwiązania z piekła rodem. I tutaj rozwiązaniem absolutnie z piekła rodem jest korzystanie z szafarzy świeckich. Wszędzie, jak kościół długi i szeroki, wprowadzanie szafarzy świeckich doprowadzało właśnie dokładnie do jeszcze tylko i wyłącznie pogłębienia kryzysu, jeszcze tylko i wyłącznie do pogłębienia braku czci do Najświętszego Sakramentu, do braku, jakby, że tak powiem, czci wobec stanu kapłańskiego,
do właśnie i tych rąk kapłańskich konsekrowanych i w ogóle do osób konsekrowanych, poświęconych, a więc wyłączonych, można powiedzieć, konsekrowanie czegoś, poświęcenie czegoś, to oznacza wyłączenie czegoś z obiegu takiego profanum, z takiego zwykłego obiegu. Właśnie kapłani tym się między innymi charakteryzowali i cieszyli się wielką czcią, właśnie tym, że się różnili od zwykłych wiernych. Tymczasem widać od dawien dawna leczenie jakichś wymyślonych kompleksów przez rewolucjonistów, wywrotowców, którzy chcą wmówić nam, zwykłym świeckim, że należy nas, że tak powiem, zrównać z tymi kapłanami w dostojeństwie i w ogóle w dostępie do wszystkiego i że to rozwiąże jakieś nasze problemy. Tymczasem poza jakimiś, można powiedzieć, chyba zupełnie dewiantami religijnymi, nikt ze zwykłych świeckich nie ma jakichś ciągot do tego, by właśnie uważać się za na tyle osobę wyróżnioną, czy pyszną, czy osobę, nie wiem, powołaną do tego, by rozdawać komunię świętą. Przypomnę, nawet jeśli w starożytności wskazywano na jakieś przykłady, że jakieś osoby świeckie, nie kapłani, nie wiem, w czasie prześladowań, podczas kościoła katakumb, przemycali hostie, prawda, konsekrowane hostie, to byli to diakoni. Jest taki patron właśnie diakonów, którego się używa tutaj w tej dyskusji, ale nie zaznacza się, że przecież to był diakon, a więc osoba właśnie posiadająca te święcenia, które umożliwiają dotykanie ciała pańskiego. Korzysta się z tej starożytności, nie zaznaczając o nadzwyczajnych, kompletnie nadzwyczajnych czasach olbrzymich prześladowań. Tymczasem tutaj my wierni w kościołach bardzo często przecież widzimy, że zwykli kapłani, zamiast, nawet jeśli dochodzi do tej nieszczęsnej koncelebry, której też nie powinno być i która to koncelebra też jest olbrzymim nadużyciem ze strony stanu kapłańskiego, to możemy na ten temat poświęcić całą audycję, ponieważ bardzo często jest tak, że kapłani koncelebrujący uważają, że odprawili mszę świętą, za którą wzięli pieniądze od wiernych na intencje. Tymczasem to jest nieprawda. Ta intencja, jeśli jest, to we mszy świętej może być milion intencji, może być jedna intencja, może być 10 intencji i jeden kapłan wystarczy do odprawienia tych wszystkich intencji. Problem polega na tym, że kurie zażądały, że jeśli jest druga intencja w danej mszy świętej, to ta druga intencja idzie do kurii, na utrzymanie kurii i diecezji, potrzeb kościoła w ramach diecezji. A księża wymyślili sobie sprytnie, że w takim razie, jeśli on stanie do koncelebry, to te pieniądze zostaną do dyspozycji danego kapłana. Ale nie chciałbym tego, że tak pogłębiać. Widzimy bardzo często podczas mszy świętej siedzących kapłanów, którzy obijają się, można sromotnie, można powiedzieć, w sposób absolutnie dla nas jasny, bo przecież my znamy te rzeczy. To nie jest tak, że po tej stronie jest ciemny lud i zachwycony, że tutaj są jakieś osoby świeckie, które rozdają komunię świętą, a widzimy kapłanów, którzy przecież mogliby i powinni, są zobowiązani nawet wobec tych rewolucyjnych przepisów, to oni są zobowiązani. Dopiero gdyby rzeczywiście ich zabrakło, wtedy dopiero może szafarz świecki być, że tak powiem, użyty. No niestety, jak w wielu, wielu innych sprawach, dochodzi do nadużyć, ale wrogom Kościoła chodzi o te nadużycia, bo chodzi o to, żeby zniszczyć świętą wiarę katolicką. Ksiądz arcybiskup Ryś powiedział, we wszystkich naszych parafiach, we wszystkich naszych wspólnotach mamy ludzi, którzy sami nie przyjdą do Kościoła, na których nie wystarczy poczekać, żeby przyszli dla bardzo prostej przyczyny, bo już nie mogą. Oni bardzo by chcieli, wielu z nich robiło to dzień w dzień przez lata. Wielu z nich chodziło codziennie rano do kościoła, bo nie umieli inaczej rozpocząć dnia jak od mszy świętej, z komunią świętą, ale teraz w sytuacji trudnego wyzwania
bo albo choroba ich unieruchomiła, albo się mierzą ze swoim wiekiem, ze swoją samotnością. To najlepsze, co możemy zrobić, to zanieść im Jezusa, żeby go pokrzepić, żeby ich pokrzepić nie tylko swoim słowem, nie tylko swoim gestem, nie tylko swoją obecnością, ale komunią z Bogiem. Nie wolno tego zaniedbać. Taka jest argumentacja księdza arcybiskupa. Tradycja Kościoła bardzo dawno temu już przekazywała, że Komunia Święta może być przyjęta w sposób duchowy przez szczególnie właśnie osoby chore, przez tych, którzy nie mogą z jakichś powodów przyjąć ciała Pańskiego fizycznie. Komunia duchowa jest równorzędna, to znaczy też dokładnie, o ile są spełnione wszystkie warunki, też Pan Jezus przychodzi dokładnie tak samo jak w Komunii Świętej. Do tej pory kapłani, i stąd były także i powołania, dlatego, bo powołania biorą się z tego, że chcesz być na przykład strażakiem, dlatego, bo wiesz, że są pożary, wiesz, że jeżdżą wielkie wozy strażackie i tobie to imponuje, wiesz, tak samo i chcesz być lekarzem, chcesz nieść ratunek dla zdrowia ludzkiego, bo widzisz gdzieś tam karetkę pogotowia, służbę, to się wyraża w sposób służebny. Widzisz kapłana w sutannie idącego ulicą, który niesie Pana Jezusa Chrystusa i ty myślisz sobie jako młody człowiek, o, to jest coś nadzwyczajnego, to jest coś tak zupełnie wyjątkowego, że chciałbym zostać kapłanem, dlatego, bo nie chcę być kimś takim jednym z tysiąca, jednym z milionów jakichś wyrobników. Chciałbym poświęcić swoje życie najwyższej idei. I jeśli teraz nie będą ci kapłani chodzić, tak? Nie będą widoczni, będą się przemykać jacyś szafarze, świeccy, też nie wiem w jaki sposób nawet przynoszący tego Pana Jezusa, to nie tylko, że nie będzie dawać świadectwa tak właśnie podczas takiej zwykłej marszruty do chorego, gdzie przypomnijmy jeszcze w dawnych czasach były święte zasady polegające na tym, jak ma ten kapłan być ubrany w dostojny sposób, w jaki sposób ministrant ma go poprzedzać, w jaki sposób dzwonić dzwonkiem, w jaki sposób światłem świecić, prawda? Z tego wszystkiego odarto nas właśnie jak i dzisiaj oddziera się z kolejnych rzeczy, ale tu nawet nie chodzi o to świadectwo po drodze, tylko chodzi o to, kiedy otwierają się drzwi u tej osoby chorej i on ma kapłana i on bardziej potrzebuje czasem spowiedzi świętej i chce właśnie tej spowiedzi świętej niż chciałby przyjąć w sposób, nie wiem, niegodny albo nawet nie daj Boże w sposób grzeszny, niegodziwy przyjąć ciało Pańskie. I teraz jest kwestia tego rodzaju. No jeśli przyjdzie taka świecka osoba, no to przecież ona nie ma możliwości wyspowiadania, a też i są sprawy takie, które nie mogą być powierzone innej osobie jak kapłanowi, tak? Bo ta osoba starsza nie będzie chciała się tymi rzeczami dzielić. I teraz jest pytanie, czy ona się, ta osoba starsza, ta osoba właśnie, która potrzebuje pomocy, bo niedługo spotka się z samym Bogiem, która chciałaby jakoś uporządkować ten swoje życie, nie mówiąc o domownikach, którzy też chcieliby uporządkować swoje życie, ponieważ jakby to jest czas błogosławiony, taka osoba chora w jakiś sposób oddziałuje na całe otoczenie, że twoje życie nie jest wieczne, także się zestarzejesz, też będziesz przyjmował Komunię Świętą, to obawiam się nie dość, że będzie poniżenie tych wszystkich osób, które są potrzebujące, ale to także będzie w ogóle antyświadectwo, dlatego bo wielu ludzi w ogóle nie będzie chciało przyjąć takich szafarzy, jeśli się dowie, że nie przyjdzie do mnie ksiądz i ja nie będę mógł z nim porozmawiać i nie pobłogosławi mnie tak jak ksiądz katolicki. To jest jakby udawanie przez biednego księdza arcybiskupa Rysia. Mam nadzieję, że modlimy się gorąco
za niego, ponieważ on dostaje jakiejś kolejnej prędkości kosmicznej w tej działaniach swoich rewolucyjnych. To jest jakaś dewastacja tej konieczności wysiłku, konieczności służebnego zachowania się, a nie wysługiwania się właśnie jakimiś innymi osobami, które, powiedzmy sobie szczerze, są wtedy odciągane od innych swoich zajęć, jak choćby ojcowie swoich rodzin albo siostry zakonne, które ja nie wiem, jakie kompleksy dręczą te kobiety, że one uważają, że mogą, że tak powiem, w ogóle udzielać komunii świętej. No to nie tylko trzy siostry zakonne, ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, sześć kobiet świeckich. No właśnie, tak zwani nadzwyczajni szafarze to są osoby, które działają na podstawie jakiejś tam misji, tak, jednocześnie na podstawie po prostu błogosławieństwa. Tymczasem już mówiliśmy o diakonach i o prezbiterach, to są osoby, które posiadają święcenia, tak, właściwe. Jaka jest różnica między tym pobłogosławieniem a wyświęceniem? Czy jest to różnica, która jest istotna z punktu widzenia samego przyjmowania Najświętszego Sakramentu? No to jest oczywiste, że to jest także atak właśnie na sakrament kapłaństwa, tak? Przecież sakrament kapłaństwa został ustanowiony, zresztą też bardzo często zauważam, że kiedy mówi się o ostatniej wieczerzy, kiedy mówi się o ustanowieniu mszy świętej przez Pana Jezusa, kiedy w gruncie rzeczy z jednej strony ustanawia się ten sakrament, a z drugiej strony on się dzieje aż do Kalwarii, ta msza święta trwa. Przecież to nie jest tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, tajemnica Eucharystii, bo też to jest nadużywane dzisiaj to sformułowanie Eucharystia, prawda, Eucharystia i ciągle tylko Eucharystia, byle tylko nie powiedzieć o mszy świętej. Tutaj przecież jest także oprócz sakramentu, Najświętszego Sakramentu, w którym sam Pan Bóg jest osobiście obecny, to jest także bardzo ważna rzecz, ustanowienie sakramentu kapłaństwa, tak? I też ten nonsens ludzi, którzy odeszli od świadomości, bo nie mają kazań na ten temat, nie mają zwykłej katechizacji. Po prostu to też następuje u nas w Polsce. No, brak katechizacji ludzi dorosłych albo infantylizacja tych kazań albo kazania na poziomie jakichś zwierzeń egzystencjalnych kapłana z tego czy owego, czy go to boli, czy tamto, czy na to zwrócił uwagę, czy na owo, a nie przekazywanie wiedzy katechizmowej i doktrynalnej, no powoduje, że ludzie coraz bardziej są, jak w edukacji szkolnej, coraz bardziej są wymóżdżeni, coraz bardziej pozbawieni, że tak powiem, świadomości, że przecież Pan Jezus udzielał komunii świętej podczas ostatniej wieczerzy nie zwykłym nawet świeckim, tylko nie tylko, że już kapłanom, ale biskupom przede wszystkim. Przecież to są sami biskupi, to jest początek w ogóle Kościoła, który zresztą z ran Chrystusowych, z serca Jezusowego wylany został, tak samo jak i właśnie to nie wylanie Ducha Świętego, ono jest jakby dopełnieniem. Kościół z serca Jezusowego, wtedy kiedy został przebity bok Jezusowy, właśnie jak i ta msza się dokonała właśnie na krzyżu. To wszystko jest związane z krzyżem, związane jest później z kapłaństwem. Nie ma tutaj miejsca dla osób świeckich, a tym bardziej kobiet, chyba że chce się właśnie dokonać kolejnych kroków rewolucyjnych, a mianowicie doprowadzić tę protestantyzację Kościoła katolickiego w Polsce do takiego momentu, kiedy za, nie wiem, 10-20 lat rzuci się hasło, no skoro w takim razie mamy tyle a tyle szafarek, skoro mamy problem ze święceniami mężczyzn, bo mężczyzn jest coraz mało, mamy mało kapłanów, no to wyświęćmy kobiety. I już ja widzę w tym całym sfeminizowanym, zwariowanym świecie, gdzie kobieta zajęła miejsce mężczyzny, a mężczyzna zniewieściał kompletnie, jest chodzącym tchórzem zamiast mężczyzną i nie stać go na sprzeciwianie się, że tak powiem, tym różnym rodzajom pomysłów, które degradują, że tak powiem, odpowiedzialność mężczyzny za ten świat,
za czynienie go sobie poddanym, za to, by właśnie przewodzić rodzajowi ludzkiemu i temu właśnie, co powiedział sam Pan Bóg w Księdze Rodzaju o kobiecie, że ma być poddana mężczyźnie, a co dopełnił sam Chrystus i w Kościele katolickim, co jest powiedziane, że mężczyzna ma być jak Jezus Chrystus dla Kościoła, a kobieta jak Kościół dla Chrystusa. Więc to wszystko po prostu jest teraz tak zaburzone, że jeśli Kościół taki, czy pseudo-Kościół, jakiś Kościół reformowany, Kościół zupełnie sprotestantyzowany ustami kolejnego jakiegoś rewolucjonisty w rodzaju księdza arcybiskupa Rysia rzuci hasło, no to w takim razie święćmy kobiety, no to oczywiste, że w ten sfeminizowany świat ryknie z radości i będą dziesiątki tysięcy kobiet, które będą chciały zostać księżycami i okaże się, że te kobiety świeckie właśnie porzucą swoje powołanie, by być matkami, by tradycyjnie zajmować się rodziną, ogniskiem domowym, po prostu być taką ostoją, że tak powiem, łagodności i dobroci i chronić, że tak powiem, świat przed jakby właśnie tymi jakby niebezpieczeństwami, to wtedy one się rzucą właśnie jako te księżyce do służby i faktycznie wtedy ten pseudo-kościół rozprawi się z problemem braku powołań wśród mężczyzn, no dlatego, bo jest mnóstwo takich kobiet zakompleksionych, które postanowią jeszcze jeden zawód okupować, ale to nie będzie miało nic wspólnego ani z Panem Jezusem, ani z wiarą apostolską, ani z Kościołem, więc to jest to, co robi arcybiskup Ryś, a przypomnijmy jego wielkie wejście, można powiedzieć, z buta w niszczeniu sakramentów i Kościoła Świętego, no to co go powinno tak naprawdę dawno zdyskwalifikować w ogóle do tego, by cokolwiek nowego miał wprowadzać do Kościoła, a nawet czy nie powinien być w ogóle wydalony ze stanu, że tak powiem, co najmniej kapłańskiego, to jest to, czego dopuścił się, a za co nie został absolutnie ukarany, czego dopuścił się na stadionie, czyli do olbrzymiego grzechu pustoszącego cześć do mszy świętej, w której to podczas to której to wydarzenie stadionowe i to na bardzo niskim poziomie z jakimiś raperami, z jakąś muzyką ciężką, zupełnie niesakralną, nagle to wydarzenie stadionowe, które nie miało nic wspólnego z mszą świętą, nazwał, że to właśnie jest msza święta i poszedł z kapłanami, którzy niestety, jak to mówi się o niektórych, że tak powiem, wykonywali tylko rozkazy, razem z arcybiskupem poszli w tej profanacji uczestniczyli. W komunikacie prasowym czytamy, że te 72 osoby przeszły półroczne szkolenie. Między innymi miały wykłady z Biblii, z dogmatyki Kościoła katolickiego, z liturgiki, z Pisma Świętego, z psychologii. Tymczasem ktoś, kto się uczy na księdza, żeby zostać prezbiterem, kapłanem, uczy się 6 lat i dopiero po tych 6 latach zostaje wyświęcony na kapłana. Czy to nie jest właśnie próba jednak obchodzenia właśnie naokoło tej ścieżki prowadzącej do kapłaństwa? Tutaj bym troszeczkę się o tyle nie zgodził, że kapłanem można zostać nie dlatego, że się kończyło 6-letnią jakąś szkołę seminaryjną, bo można zostać z dnia na dzień kapłanem. Przypomnę właśnie, że bardzo często w sytuacji zupełnych prześladowań, czy na Syberii, czy w czasach prześladowań komunistycznych biskup wyświęcał nawet i następnego biskupa bez jakichś wcześniejszych nauk, wiedząc o tym, że za chwilę zostanie rozstrzelany albo za chwilę zginie, dajmy na to, gdzieś tam na Syberii w jakimś łagrze. To, że się jest kapłanem, istotą nie jest szkolenie, tylko istotą jest sakrament i to, że biskup taką daną osobę wyświęci. W związku z tym, co z tego nawet, gdyby ci ludzie przeszli nie tylko, nie wiem, tam półroczne, ale nawet roczne
szkolenie w sytuacji, gdy wątpliwym jest w ogóle to, czy to jest w ogóle ważne, tak? No i co z tego, że nawet te osoby przeszły szkolenie, tak? No Luther na przykład też przechodził szkolenie, też księża Augustianie starali się w tym uciekinierze, który skorzystał z azylu kościoła, schował się, bo był ścigany za popełnienie po raz drugi zresztą zabójstwa podczas pojedynku, schronił się do Augustianów i zamiast uciec, to na siłę, że tak powiem, przyjął święcenia kapłańskie, bo pycha jego tam go skierowała. Tak samo tutaj może być. Ludzi ta pycha może skierować albo jakieś inne sytuacje do tego, by chociażby przypodobania się księdzu proboszczowi, który szuka z obłędem w oczach, szuka kandydatów na szafarzy. Jak się nie wykaże, to ksiądz biskup nie zgodzi się na dalszą jego karierę. A jak znajdzie tam wśród parafian tylu czy tylu jakichś tam chętnych, no to będzie milej widziany. I w związku z tym Chrystus w ogóle i jego wola, jak ma być zarządzany Kościół, idzie precz, a w to miejsce liczą się ludzkie kariery lub ludzka pycha. No i co z tego, że ci ludzie przejdą takie czy inne szkolenie, kiedy w ogóle można mieć całkowitą, można byłoby pewność co do samego tego szkolenia, że to jest indoktrynacja, tak? Jak trzeba nakłamać podczas tych 6 miesięcy, by usprawiedliwić w umysłach i w woli, i w sercu, i w duchowości tych świeckich ludzi, że właśnie oni mogą w XXI wieku, który się całkowicie odwraca od Boga, zrobić coś, czego nie było w poprzednich wiekach, mimo że te wieki mogą przynajmniej pochwalić się większą starannością o to, by być przy Panu Bogu. Więc ja w ogóle nie rozumiem, można powiedzieć, że powinna być taka reguła, że im bardziej świat odchodzi od Boga, im bardziej jest w sytuacji rewolucyjnej, im bardziej sam Kościół od wewnątrz jest zagrożony, tym bardziej nie wolno mu decydować o jakichkolwiek zmianach w stosunku do tradycji. Dlatego, bo jeśli jesteś sam nieuporządkowany, jeśli sam nie przynosisz owoców, jeśli jesteś gnijącym albo schnącym drzewem, to nie możesz decydować o tym, co ma być zmienione, bo twoja suchość, twoja zgnilizna wynika z tego, że ty korzeni swoich nie masz w wierze apostolskiej i w wierze Chrystusowej. Dopiero przywrócenie pełnej jedności z wiarą i nauką Kościoła Świętego z całej przeszłości, a nie tylko z ostatnich 10 lat, to jest dopiero gwarancja, i jeszcze w dodatku wymagająca pokory właśnie, której to pokory nie ma dzisiejszy człowiek, który uważa, że może wszystko zmieniać i to jest kwestia umowna. Dopiero, że tak powiem, zakorzenienie się, dopiero i pokora usprawiedliwiałaby ewentualne zastanowienie się, czy czegoś nie można by było ulepszyć, co przynosiło dawniej tak wspaniałe owoce. Tymczasem oni się spodziewają, że rąbiąc siekierami te korzenie, które jeszcze jakoś tam ciągną jakieś resztkami soki, że tak powiem, z przeszłości, rąbiąc tą siekierą, wymachując tą siekierą, naginając gałęzie tego drzewa i w ogóle niszcząc to, wprowadzając zupełnie jakieś nowe zasady, osiągną owocowanie, to nie jest jakby zobowiązanie ze strony Boga, że cokolwiek wymyślicie, będę temu błogosławić. Będzie Bóg błogosławić tylko temu, w czym On sam jest. Osobiście będąc na Opolszczyźnie, byłem na takiej mszy, w trakcie której dwaj szafarze nadzwyczajni udzielali wiernym komunię świętą, oczywiście na rękę. Tymczasem widzimy tutaj w tle jest okładka pana książki w obronie czci do Najświętszego Sakramentu przeciwko Komunii Świętej na rękę. Powiedzmy może dwa słowa na ten temat, trochę sygnalnie, bo będziemy chcieli o tej książce zrobić oddzielną rozmowę. Jest to książka, którą napisał pan jakiś czas temu, bodajże 20 lat temu, czy więcej nawet. Tak, mniej więcej, tak. Wtedy, kiedy dopiero te rzeczy jakby były daleko na horyzoncie, kiedy wielu ludzi było przekonanych, że polski Kościół jakoby jest jakoś specjalnie
zaszczepiony specjalnie pod ochroną, gdzie na pewno nie dojdzie do żadnych tych zgorszeń. Tymczasem właśnie te rzeczy się już wtedy zaczęły. Przypomnę, że haniebne zupełnie właśnie komunia święta do ręki została wprowadzona w Polsce wtedy, kiedy był ogłoszony rok Eucharystii, kiedy właśnie zdawałoby się, i zresztą takie sygnały były z wielu stron i zwykłych świeckich i kapłanów adresowane do ich biskupów, by właśnie wykorzystać rok Eucharystii, by odejść od wszystkich tych rzeczy, które już na Zachodzie udowodniły, że są destrukcyjne w stosunku do Kościoła, do czci, do Najświętszego Sakramentu, które doprowadzają do zniszczenia po prostu tej tkanki, jaką jest żywa wiara żywego, mistycznego ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół. I właśnie wbrew temu, zupełnie na opak, już dawno temu, jeszcze za prymasa Glempa, z tego co pamiętam, albo na przełomie, może dopiero na początku, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że ten rok Eucharystii był właśnie w czasach prymasa Glempa, nagle jak Polska długa i szeroka huknęła ta wieść właśnie, że Komunia Święta będzie odtąd rozdawana do ręki. Oczywiście były tam mnóstwo zapewnień kłamliwych, jak to będziemy Polacy przez wiele lat przygotowywani do tego, prawda, jak to będą katechezy na ten temat, jak się przyjmuje Komunię Świętą do ręki i tak dalej. Oczywiście niczego takiego nie było. Weszło to po prostu nagle, weszło z buta. I do dnia dzisiejszego bardzo rzadko można spotkać jakąkolwiek osobę, która by w ogóle wiedziała, jak tak naprawdę należy przyjmować Komunię Świętą, nawet jeśli dojdzie do tej tragedii, jaką jest udzielenie tej Komunii Świętej na rękę. Przeważnie jest taka sytuacja, gdzie ludzie sami siebie komunikują, zamiast ustami zebrać z rąk tę hostię, to wyciągają rękę i albo właśnie jeśli nadstawili w prawą dłoń, to pobierają i komunikują się lewą ręką, co jest zupełnie niedopuszczalne w żadnej religii szanującej się, ponieważ lewa ręka w liturgii zupełnie co innego oznacza, żadnej czynności kapłańskiej, żadnej czynności, jakby to powiedzieć, liturgicznej czy sprawczej, nie wykonuje się lewą ręką. Nawet jeśli z kolei odwrotnie, co też jest niegodne, nie takie jak nawet w starożytności, jeśli w ogóle, bo tam była jeszcze przecież chusta, która chroniła właśnie te okruchy pańskie, okruchy ciała pańskiego właśnie przed profanacją. Nie robiono czegoś takiego, żeby w ogóle samemu siebie komunikować, więc jest to, jak we wszystkich innych rzeczach, jest to nie tylko niechlujstwo, ale jest moim zdaniem świadome profanowanie, bo gdyby to była kwestia, nie wiem, tam dopiero czegoś, co wchodzi i byłoby widać ze strony biskupów jakąś interwencję, jakąś chęć naprawienia tych szkód, jakąś właśnie chęć katechizowania ludzi, tłumaczenia im dostojeństwa tego wszystkiego, to można by było powiedzieć, że ktoś chce nad tym czuwać i że zrobił to w innym celu, ale nie wyszło. Tymczasem jeśli to zostało zrobione i później za tym nie ma żadnej dalszej nauki, żadnego dalszego, że tak powiem, żadnej dalszej dbałości, no to widać wyraźnie, że tutaj tylko i wyłącznie chodzi o rewolucję jako rewolucję. Więc no, książka tutaj rozprawia się z mnóstwem tak zwanych argumentów, czy tak naprawdę pseudoargumentów powołujących się na różne rzeczy z przeszłości, gdzie właśnie kiedy się bada tę przeszłość, dochodzi do zupełnie czego innego, kiedy wykazać można fałszowanie tych cytatów z przeszłości, czy też można wyraźnie wykazać wolę Kościoła Świętego, jak to od samego początku właśnie było i w jaki sposób od samego początku właśnie tylko kapłani mieli tę możliwość właśnie komunikowania, rozdawania Komunii Świętej czy dotykania ciała pańskiego. Także tutaj serdecznie polecam tę książkę, szczególnie teraz, kiedy ta faza walki o cześć do Najświętszego Sakramentu, jak widać wyraźnie, weszła w następny etap. No tutaj jeszcze co mam, co mnie osobiście boli, mianowicie widząc już po tej profanacji, której dokonał ksiądz arcybiskup Ryś
w Łodzi. Zwróciłem się do wielu środowisk katolickich, różnych organizacji katolickich, w tym także różańcowych, w tym także tych, które oddają nadzwyczajnie cześć Matce Najświętszej, by właśnie, tak jak tego uczy Ewangelia, zwrócić się z jakimś napomnieniem łagodnym, z jakąś rozmową, żeby udać się do księdza arcybiskupa Rysia, by bronić czci do Najświętszego Sakramentu. I strasznie bolesne jest to, że te same osoby, które potrafią, że tak powiem, organizować różnego rodzaju, nie wiem, jakieś manifestacje, jakieś publiczne, że tak powiem, właśnie zwracanie się do Matki Najświętszej, czy różańce, czy różnego rodzaju takie procesje nabożne, w sytuacji, gdy chodzi o konkretne wzięcie w obronę czci do Najświętszego Sakramentu i samego Boga, gdzie trzeba się opowiedzieć przeciwko niszczeniu Kościoła Świętego w Polsce, nagle zupełnie żadna z tych organizacji nie wykazała absolutnie żadnego tutaj zainteresowania tym, by jakoś dotrzeć do księdza arcybiskupa Rysia, zapewniając go oczywiście o synowskiej miłości, o synowskiej modlitwie, ale z zaniepokojeniem, co takiego się dzieje z nim i jakie cele stawia sobie ksiądz arcybiskup Ryś, a widać bardzo wyraźnie, że staje on w tej chwili na czele tego buntu pseudokatolików, którzy korzystając z tego, że mają wpływy, olbrzymie wpływy, a przypomnijmy, że Franciszek już docenił rewolucyjność księdza arcybiskupa Rysia, biorąc go do Watykanu, do któryś z ciał związanych właśnie z biskupami i rozpatrywaniem różnych spraw związanych w ogóle ze stanem biskupów w Kościele katolickim. Te osoby, które robią karierę na jakby zaparciu się tej tradycyjnej wiary, a nie ma innej wiary katolickiej jak wiara tradycyjna, tak? Nie można w ogóle pomyśleć sobie o tym, by katolik patrzący w przyszłość zapominał o przeszłości. Można powiedzieć, że my jako katolicy powinniśmy być najbardziej konserwatywni, najbardziej jakby, że tak powiem, stabilni w stosunku do depozytu, jaki nam przekazano, dlatego, bo powiedzmy sobie wyraźnie, wiara to nie jest coś, co można rozwijać, to nie jest żadne laboratorium, jak to chciał kiedyś ksiądz arcybiskup Brzyciński, nomen omen, też złowroga postać, w ślady której idzie dzisiaj ksiądz arcybiskup Ryś, kiedy właśnie on uważał, że istnieje coś takiego jak laboratorium wiary, prawda? Tak jakby wiara była czymś, co można laboratoryjnie, no to dolejemy trochę tego, ujmiemy czegoś innego, zobaczymy, spreparujemy taką a taką sytuację, no i zobaczymy, co nowego może osiągnąć. Nie, wiara święta katolicka jest depozytem, czyli niczym, do czego można cokolwiek dołożyć i niczym, z czego cokolwiek można uszczknąć. Depozyt to jest coś, co trwa i jest przekazywane w sposób niezmienny w następne pokolenia. Co nie znaczy, że nie należy się oczywiście zastanawiać nad tym, w jaki sposób należy zmienić środki przekonywania, argumentacji, czyli na przykład apologetykę, w jaki sposób ją ubogacić, w jaki sposób przybliżyć, nie wiem, także i dogmatykę. Tymczasem nie można samych dogmatów zmieniać, ani uważać, że one w jakikolwiek sposób ewoluują. Tymczasem widać wyraźnie, tutaj mamy do czynienia z człowiekiem dewastatorem, można powiedzieć niszczycielem, który zaangażowany jest w liczne inne także rzeczy bardzo podejrzane, które, mówię tutaj o tak zwanym dialogu, bo to nie jest żaden dialog, to jest zaangażowany w judaizację, przy czym mówimy tutaj nie o żadnej wierze Starego Testamentu i wierze jakiejś mojżeszowej, tylko mówimy o kontaktach z talmudystami i z sekciarzami w ogóle, no, których krętactwo jest zupełnie niebotyczne. To tutaj bym polecał z kolei książkę przeze mnie wydaną, Judaizm
o judaizmie, prawda, która w czterech tomach tłumaczy te ukryte rzeczy w Talmudzie i w jaki sposób właśnie ci współcześni Żydzi nie są w żaden sposób wyznawcami Mojżesza, tylko są wyznawcami tych talmudystycznych zapisów. Ale o tym też kiedyś mówiliśmy. Ale także arcybiskup Ryś jest zaangażowany bardzo mocno w różnego rodzaju uzielonoświątkowienie kościoła. No tutaj taką bardziej wyrazistą postacią, z którą współpracuje, jest Marcin Zieliński, protestant, który udaje katolika i który zwodzi setki tysięcy młodych ludzi. Więc ksiądz arcybiskup Ryś pracuje w tej chwili nad przyszłością Kościoła w znaczeniu takim, że dopuszcza do tego, by właśnie tej przyszłości Kościoła, jaką jest młodzież, nie podawano właśnie prawidłowej nauki katolickiej i nie katechizowano ich tak, jak by tego gwarantowała właśnie możliwość przekazania depozytu wiary, tylko dochodzi do regularnej protestantyzacji. Obawiam się, że na tych właśnie, o których pan wspomniał, szkoleniach przez 6 miesięcy biedni ci ludzie i te siostry zakonne i ci świeccy mężczyźni i te nieszczęsne kobiety właśnie przeszły indoktrynację protestancką, gdzie na podstawie tego Pisma Świętego, też jeszcze być może po protestancku tłumaczonego, wykazano, że w gruncie rzeczy wszystko jest okej i nie przejmuj się, chłopie, rozdawaj, prawda, komunię świętą, a my będziemy zacierać rączki, dlatego, bo osiągniemy kolejny cel wyznaczony nam przez którąś tam lożę masońską wewnątrzkościelną. Bardzo dziękuję. Niestety wygląda na to, że Kościół katolicki, ten, który był do tej pory, nie jest już tym Kościołem. I aż chciałoby się zacytować przeciwnika Kościoła, Klausa Schwaba. Nic już nie będzie takie jak kiedyś, ale Kościół, Chrystusowy Kościół, Kościół katolicki przetrwa. Przetrwa, o ile my będziemy reagować. Natomiast to, co jest zdumiewające w tej chwili, to tchórzostwo tych zwykłych katolików, tych ciepłych katolików, którym się w głowach poprzewracało z tego konsumpcjonizmu, którzy w ogóle nie rozumieją, co to jest krzyż i co to jest cierpienie. Dzisiaj katolicy bardzo często jakąś sytuację krzyża wcale nie utożsamiają z tym, że są powołani do głoszenia prawdy i przyjęcia na siebie krzyża z powodu prześladowania za głoszenie prawdy, tylko dzisiaj bardzo często ludzie Kościoła myślą, katolicy zwykli także wierni, właśnie niekatechizowani, bezmyślnie, że tak powiem, jakby trzymani w takim ciepełku szklarniowym, oni myślą, że cierpienie i krzyż to jest to, że oni muszą trwać w takim dyskomforcie, że to jest taki krzyż dla nas, że inni niszczą religię katolicką, że nas prześladują i że to jest takie męczące, to jest taki dyskomfort, to jest takie stresujące. I to już jest krzyż. Nieprawda, to nie jest żaden krzyż. Masz dyskomfort, dlatego, bo jesteś tchórzem, bo sumienie ci mówi, że masz reagować, ale mamusia cię tak pieściła, że tak powiem, przez całe twoje życie i tak cię przekarmiła, że ty po prostu nie wiesz, co to jest głód, nie wiesz, co to jest trud, nie wiesz, co to jest cierpienie i boisz się, że skaleczysz sobie ciałko swoje ukochane, prawda, i bo się narazisz. I w związku z tym dlatego nie będziesz protestować. Będziesz oczywiście uczestniczyć w tej właśnie, to tutaj wrócę do tych nieszczęsnych dzisiejszych katolików, którzy nawet są tacy, że tak powiem, w przestrzeni publicznej. Tymczasem, gdy się ich wezwie do konkretnych działań, do jakichś konkretnych protestów, czy konkretnego wzięcia w obronę świętej wiary katolickiej albo ojczyzny, to ich po prostu nie ma. Nie ma ich. No bo dlaczego? Dlatego, no bo właśnie nastąpiła taka schizofreniczna
sytuacja, w której możemy co innego wyznawać wewnętrznie. Wewnętrznie jesteśmy wewnętrznym emigrantem, jesteśmy wewnętrznym uciekinierem, wewnątrz jesteśmy katolikiem, ale nie daj Boże, żebyśmy w pracy albo gdzie indziej dali to świadectwo katolika, bo już uważamy, że wielkim cierpieniem jest to, że musimy wysłuchiwać wokół siebie ataku na Kościół, ataków na prawych kapłanów, ataku na samego Chrystusa. Tymczasem my nie musimy tego wysłuchiwać, my tego wysłuchujemy, bo jesteśmy tchórzami. Ciekawe jest to, że w sytuacji, gdy jesteśmy czytelni wobec świata zewnętrznego, to jakoś nikt nie jest na tyle odważny, żeby w naszej obecności atakować Kościół, atakować Chrystusa. Jeśli atakują w naszym otoczeniu Chrystusa, Kościół i Rzeczpospolitą, świętą naszą ojczyznę, to znaczy, że my do tej pory nie daliśmy się rozpoznać w swoim środowisku jako patrioci, jako katolicy. Bo jeśli tylko się damy rozpoznać, jeśli rzeczywiście jesteśmy takimi, to przeważnie wróg milczy, bo on się tak naprawdę powinien bać. Po naszej stronie jest Bóg, do którego powinniśmy się przyznawać. Jeśli się nie będziemy przyznawać, to nastąpi dokładnie to, co powiedziała Malczewska. Pan Jezus jej powiedział wyraźnie, że Polska może po raz drugi stracić niepodległość. I po tej utracie niepodległości już nigdy się nie podniesie. I polecam z kolei Malczewskiej, która mówiąc z jednej strony o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy moja młoda armia, jak mówi o swojej, o Wojsku Polskim, mówi sama Matka Najświętsza, moja młoda armia odniesie wielkie zwycięstwo. Ale także i w tych objawieniach jest mowa o tym, że Polska po raz drugi może utracić niepodległość i już nigdy tej niepodległości nie odzyska. Jeśli my będziemy tchórzami, jeśli my będziemy pozwalać w Kościele Polskim na tą wrogą faryzejską politykę, to ksiądz arcybiskup Ryś zobaczy, że nie ma oporu, będzie fałszywie tkwił w takiej przekonaniu, że robi dobro, bo na to dobro się przecież katolicy zgadzają, bo gdyby to nie było dobro, to na pewno by się nie tak łatwo zgadzali. Tak? My jesteśmy zobowiązani wobec naszych pasterzy do jasnego wyrażania i obrony naszej świętej wiary katolickiej. Mowa wasza, niechaj będzie tak, tak, nie, nie, wszystko co inne od złego pochodzi. Bardzo dziękuję. Bądźmy i my właśnie tymi obrońcami, jeśli faktycznie wierzymy i prawdziwie wierzymy. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był dzisiaj pan Marcin Dybowski, historyk, działacz społeczny, właściciel wydawnictwa Antyk. Marek Skowroński, szczęść Boże, do zobaczenia, kłaniam się.